podczas naszego festiwalu również wystąpił nasz znany zespół w Górze Kalwarii Bartek, który odniósł również sukcesy. Pierwsze miejsca, drugie, również pojawiły się w tym roku po raz pierwszy solówki i duety, które też stanęły na podium. Bardzo się z tego cieszymy. Zawsze dla zespołu Bartek jest to wyzwanie, ponieważ tańczą dla swoich ludzi, dla swoich mieszkańców, dla swoich rodziców. Jest to dla nich bardziej stresujące niż występy w innych miastach, ponieważ chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Ale myślę, że wszystko się udało. Dzieci były bardzo, bardzo zadowolone. Czekają za rok na też festiwal. Cieszą się z nagród, cieszą się z medali. Jestem bardzo zadowolona z wszystkich grup zespołu tanecznego Bartek, z moich formacji. Myślę, że daliśmy z siebie 100%. Nasz ogólnopolski turniej trwał 2 dni. Wczoraj gościliśmy zespoły, które tańczą jazz i modern. Dzisiaj disco, dance i hip-hop. Ogólnie przez 2 dni gościliśmy ponad 1200 tancerzy. Podczas 8 edycji wszystkich przewinęło się około 8 tysięcy tancerzy. Dzisiaj nie tylko solówki, duety, ale także mini formacje i formacje. Znane zespoły, które na arenie naszej Polski mają wiele, wiele sukcesów. Bardzo się cieszymy, że przyjeżdżają do nas znane zespoły z Kłodawy, z Kielc, z Radomia, dlatego że możemy wiele się od nich nauczyć, brać z nich przykład. Przyjeżdżają do nas z nowymi, wspaniałymi choreografiami. Z roku na rok coraz bardziej zaskakują jury, zaskakują naszych widzów. Także festiwal bardzo się udał, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Wszystkie dzieci dostały piękne medale, piękne nagrody. Także no, zapraszamy Państwa bardzo za rok. Wystąpi mini formacja Bartek 31+, brawa.
9 do 11 lat, trzecie miejsce zdobyła formacja Świerszcze Trzemeszko. No gratuluję. Gratuluję, proszę bardzo. Thank you.
Thank you.